Na program zaprasza Gumi Express. Tradycyjne zasady, nowoczesna oferta. Na program zaprasza autoserwis Robert Wierżajtys. Dzień dobry Państwu, Dariusz Woźniak, witam w kolejnym odcinku magazynu Zakółka. W dzisiejszym odcinku pochylimy się nad tematem, który podesłał jeden z widzów. Otóż o zmianie organizacji na skrzyżowaniu ulicy Pułaskiego, Armii Krajowej, Pileckiego. Zapraszam do obejrzenia dzisiejszego odcinka. Znajduję się oczywiście właśnie w pobliżu tego skrzyżowania, które generalnie nie jest trudnym skrzyżowaniem, ale dla osób, które pierwszy raz przyjeżdżają, może przysporzyć wiele kłopotów. W listopadzie, kiedy to oddana została ulica Pileckiego, nastąpiły pewne zmiany w organizacji poruszania się po tym skrzyżowaniu. Skrzyżowanie dla wielu może się wydawać, że to jest rondo i z tego też powodu wiele kolizji i wypadków występuje na tym skrzyżowaniu. Jest to wciąż jednak zwykłe skrzyżowanie z wielką, ogromną wyspą na środku. Generalnie oznakowanie tego skrzyżowania jest jak najbardziej w porządku. Najwięcej kłopotów mamy w momencie, kiedy poruszamy się na pamięć. I dlatego od listopada, kiedy została już w pełni otwarta ulica Pileckiego i ruch odbywa się zewsząd do tego skrzyżowania, również zmieniło się oznakowanie pasów na tym skrzyżowaniu. Największą bolączką, jak informują służby mundurowe, jest jazda na pamięć na tym skrzyżowaniu. Przez wiele lat byliśmy przyzwyczajeni do pewnej trasy pokonywania tego skrzyżowania, skręcając w prawo, w lewo, z różnych stron nadjeżdżając. Od kiedy otwarte jest w pełni to skrzyżowanie, cztery drogi, z czterech stron można przyjechać i skręcić na tym skrzyżowaniu, dla niektórych osób zaczynają pojawiać się kłopoty. Dlatego dla osób, które bardzo rzadko w te rejony może Suwałk zaglądają, przyjeżdżają, warto na spokojnie pokonać te skrzyżowanie, aby bezpiecznie je opuścić. Największą zmianą jest otwarcie ulicy Pileckiego, czyli tej czwartej drogi dojazdowej do tego skrzyżowania. Osoby jadące ulicą Armii Krajowej i skręcając w lewo w stronę granicy. Do tej pory można było praktycznie ten manewr wykonać z dwóch pasów, środkowego i skrajnego prawego. Na tą chwilę, aby skręcić w lewo, oczywiście należy zająć pas skrajny lewy, dobrze oznakowany zarówno przed skrzyżowaniem, znakiem poziomym, jak i pionowym, jak i na samej jezdni znaki poziome również informują o tym, którym pasem, w którą stronę możemy pokonać to skrzyżowanie. Taka sama sytuacja jest, gdy jedziemy ulicą Pileckiego. Do tej pory tej drogi długo, długo nie było. Taka sama sytuacja, będąc już na skrzyżowaniu, musimy pokonać to skrzyżowanie na tym pasie, do czego ten pas obliguje nas znakami właśnie poziomymi. Do tej pory, jadąc od centrum, skręcając w Armii Krajowej, zawrócić można było skrajnym lewym, jak i środkowym pasem. Teraz, jak mówią znaki pionowe i poziome, możemy skręcić tylko z lewego skrajnego pasa, jak i zawrócić. Dla wielu osób takie pokonywanie tego skrzyżowania może przysparzać wiele kłopotów z racji tego, że właśnie jeździmy na pamięć. Przez wiele lat utarło się, że tak jeździliśmy. Nagłe zmiany wprowadzane skutkują tym, że jesteśmy w lekkim zakłopotaniu, będąc już na skrzyżowaniu. Dodam jeszcze, nie wiem jak Państwo, ale ja pokonując to skrzyżowanie, nieważne z której strony nadjeżdżam, zawsze naprawdę ze wzmożoną czujnością przejeżdżam ten odcinek drogi, gdyż wielu
kierowców, szczególnie przyjezdnych, tych sąsiadów z zagranicy jeżdżących chociażby na zakupy. Skrzyżowanie to traktuje jak rondo, gdzie należy ustąpić pierwszeństwa pojazdom będącym na skrzyżowaniu. Absolutnie to może tylko tak wygląda, ale jest to wciąż zwykłe skrzyżowanie, moim zdaniem normalnie oznakowane, czytelne. Dlatego też właśnie bardziej zwracam uwagę na innych, przejeżdżając właśnie przez to skrzyżowanie. I to radzę też robić innym. Też bardzo niebezpiecznym elementem tego skrzyżowania już od chyba wielu lat jest odcinek zaraz tuż po pokonaniu skrzyżowania, jadąc od strony granicy w stronę centrum. Tuż za końcem skrzyżowania wiele pojazdów zmienia pas. Pojazdy zbliżające się do tego skrzyżowania od strony granicy kierowane są na środkowy pas automatycznie. I wielu kierowców zaraz za skrzyżowaniem zaczyna zmieniać pas na prawo. Wracając do tych naszych sąsiadów, zobaczą market, trzeba jechać do sklepu, szybki manewr zmiany pasu z lewego na prawy. Często zdarzają się właśnie obcierki, zajeżdżanie drogi. Zresztą widać po krawężniku, który tam jest, że już swoje wiele przeszedł. Wiele kół spotkało się z nim i jest wyszczerbiony właśnie z tego tytułu. Na szczęście mamy już obwodnicę również Suwałk, wiele pojazdów ciężarowych. Taka sama sytuacja, też kierowane są automatycznie na ten pas lewy. Kierowca takiego pojazdu od razu ma przed sobą znak zakaz wyprzedzania przez pojazdy ciężarowe. Te same manewry właśnie wykonuje i też widziałem, byłem świadkiem wielokrotnie zajeżdżania właśnie drogi podczas tego manewru. To jest moim zdaniem jedno z niebezpieczniejszych miejsc. Unikam się jechać akurat w tym momencie po prawej stronie, bo nie wiadomo, co ten kierowca z lewej strony zrobi. Także to też chciałbym zaznaczyć. I tak, proszę Państwa, podsumowując dzisiejszy odcinek, no główne przesłanie moje do Państwa, ale też, również nie ode mnie, nie jeździmy na pamięć. Patrzmy na znaki, one nas właściwie pokierują. Życzę bezpiecznej drogi. Do zobaczenia za tydzień.